Witajcie, dzisiaj spotykamy się przy pilarce spalinowej firmy Dolpima. Wydaje mi się, że jest to model 490. Niestety nie ma tutaj żadnych oznaczeń, dlatego też tak celuję po prostu po wyglądzie tej piły. Nie ma tutaj oryginalnej tabliczki znamionowej, ani nie ma żadnej naklejki na szarpaku, tak więc no, wydaje mi się, że jest to ten model, który wizualnie mi pasował gdzieś tam do obrazków w sieci. Piła ta była uszkodzona, nie chciała odpalać. Ja jej osobiście sam nie odpalałem, tylko są to informacje od byłego właściciela. To znaczy sprawdziłem tylko, czy jest iskra, niestety iskry nie było. Tak więc już tutaj nic nie cudowałem, po prostu zacząłem ją rozbierać po kolei, by ocenić poszczególne podzespoły. No i natrafiłem tutaj na taki pierwszy mankament tej piły, który podejrzewam, że też wpłynął na jej uszkodzenie. Ponieważ ktoś źle tutaj złożył ten kruciec, co tutaj jest od filtra ssącego, od filtra powietrza, i po prostu cały syf, cała trocina szła do silnika. Zobaczcie, tak wygląda gaźnik, w środku przepustnica, cała jest zasyfiona. Trocina znalazła się również w środku. Cały tutaj komora korbowa jest zasyfiona trociną. Zobaczcie, tutaj to wszystko to jest trocina obklejone od środka trociną. Na dęku, na tłoku była też przypalona trocina, nawet na głowicy. Wszystko się tutaj paliło, ciągnęło do środka, no ale piła musiała jakiś czas chodzić, ponieważ tutaj tej trociny jest sporo. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o tą usterkę, którą znalazłem w pierwszej kolejności. Jeśli chodzi o stan tej piły, to nie ma tragedii, no jest tam jakiś luz na wale, na główce korbowodu również jest jakiś luz. Główka korbowodu posiada tulejkę, tak więc tulejką, z wymianą tulejki nie będzie problemu. Tutaj widzę już też kolejną usterkę, wyłamany ząb na zabieraku, na zębatce łańcucha, tak więc to jest do wymiany. Postanowiłem ją wyremontować dla siebie jako taki cukiereczek, taki zabytek. Nie mówię, że ona tam będzie pracowała u mnie, ale to jest jakaś tam historia związana z tymi pilarkami. Produkowane były w Polsce, tak więc nie dałem za nią zbyt wiele. Kosztowała 60 zł z przesyłką, tak więc tak naprawdę grosze. Postaram ją sobie wyremontować i po prostu nagram wam parę odcinków z tego, jak to remontuję. W pierwszej kolejności chcę to wszystko rozebrać, pomyć, poczyścić, być może wypiaskować, wyszkiełkować sobie kartery, zobaczymy, ocenimy ich stan, czy nie są tam gdzieś połamane, wyszczerbione, bo jeżeli będą wyszczerbione, no to jeszcze się zastanowię nad remontem tego. Jeśli chodzi o cylinder jest w stanie jeszcze ładnym, pomimo to, że szedł taki syf tutaj na gar. Są tam jakieś drobne ryski, ale jakiejś grubszej rysy, która by powodowała duży spadek ciśnienia, nie ma, tak więc mam nadzieję, że to jeszcze polata na tym. Nie wiem, czy to miało jakiś nikasil na tym, ale to wygląda właśnie jakby jakaś powłoka była na tym, nie wiem, czy w tamtych czasach stosowali taką technologię. No to by było na tyle. W kolejnym odcinku pokażę wam, jak wygląda reszta podzespołów. Tutaj znajduje się magneto. Jest to taki archaiczny jeszcze zapłon na magnecie. Jest cewka iskrowa, platynki i kondensator. Także tutaj ta piła niestety potrafi być awaryjna, jeśli chodzi o zapłon, bo z tymi platynkami to wiadomo, zawsze jakiś tam problem. Raz iskra jest, raz nie ma, raz jest przerwa, raz nie ma, coś podejdzie, coś się przestawi. Tak więc tu jest trochę kombinacji z tą piłą.
No ale kiedyś tym cieli, robili, chwalili, tak więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. To by było na razie tyle. Dzięki, cześć.